Dobry pieniądz to jest podstawa dobrego handlu. Łatwiej, szybciej, wiarygodniej. Piotr Harasim w Barwach Warmii i Mazur, Wojciech Szalkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Olsztynie i autor publikacji oraz książek o Mikołaju Koperniku. Cześć Wojtek. Dzień dobry Państwu, cześć. W szerokim wachlarzu zainteresowań Mikołaja Kopernika znalazła się też ekonomia, o czym dokładnie piszesz w nowej książce pod tytułem Rozważania Mikołaja Kopernika o spodlonej monecie. Jak to się stało, że Kopernik zajął się monetą? No trochę przez przypadek, trochę z obowiązku. Historia jest dosyć ciekawa. No, przede wszystkim wywodził się z rodziny kupieckiej, kupców, wielkich kupców toruńskich, a więc jak gdyby w genach wyniósł sprawy ekonomiczne. Nazwisko Kopernik też niektórzy wywodzą od słowa kopr, czyli po niemiecku miedź, a rudy miedzi są głównym źródłem srebra, które jest podstawą, które było podstawą systemu walutowego w czasach mu współczesnych, oprócz tego pełniąc różne funkcje w kapitule warmińskiej, no miał do czynienia z pieniędzmi, tak? Jako administrator. Jako administrator, jako kanclerz, kilka tam różnych funkcji sprawował, więc te pieniądze tam obracał nimi często i obserwował te zjawiska, ale bezpośrednią przyczyną, dla którego zajął się tym tematem, była prośba biskupa ówczesnego właśnie o przygotowanie takiej rozprawki, która by posłużyła do dyskusji na sejmikach pruskich, bo tam rozmawiano dużo na temat właśnie spodlonego pieniądza, który funkcjonował w tym czasie w Prusach i w całej Polsce. Spodlony, czyli tego srebra tam było coraz mniej, a więc ten pieniądz kruszcowy miał coraz mniejszą wartość. No i Kopernik w 1519 roku popełnił pierwszą taką pracę. To były rozważania na temat reformy monety pruskiej. No i z czasem rozwijał ten traktat, rozszerzając jego zakres, bo ta pierwsza rozprawka to były raptem dwie strony rękopisu. Doszło do, w 1528 roku zawarł już te wszystkie rozważania w jednym opracowaniu o sposobie naprawy monety. No i przez te lata właśnie proponował różne rozwiązania dotyczące reformy systemu monetarnego w Prusach, jak i w całej Rzeczpospolitej. Co proponował Mikołaj Kopernik? No przede wszystkim ujednolicenie monety. Bałagan był niesamowity. W portfelu, no, w sakiewce ówczesnego mieszczanina, chłopa, było kilkadziesiąt różnych monet. A więc proponował przede wszystkim jedną monetę, tak? Niezmiennej wagi. Dobry pieniądz to jest podstawa dobrego handlu. Łatwiej, szybciej, wiarygodniej, a więc to były postulaty przede wszystkim sfer kupieckich, tych, które prowadziły handel ożywiony, szczególnie ten międzynarodowy. Jakie jeszcze były przemyślenia Mikołaja Kopernika? Jedna mennica, nie wycofanie przede wszystkim starej monety, tej spodlonej, czyli w obiegu pozostaje jeden dobry pieniądz. I to jest zawarte w słynnym prawie Kopernika o tym, że moneta gorsza wypiera z rynku tą monetę lepszą. Prawo Kopernika Grishama, niesłusznie nazywane w literaturze, niemniej prawo Kopernika. Stała kontrola nad pieniądzem, nie szukanie zysków z bicia monety, bo to działalność mennicza wbrew pozorom była bardzo opłacalna. Koszty mennicze tak zwane, czyli przerobienie sztabki srebra na zestaw monet, pochłaniało około 30% wartości tego srebra, więc to był niezły biznes. Kontrola, wycofanie monety, dobra moneta, to najkrócej można to tak zdefiniować. Spodobały się te propozycje Mikołaja Kopernika, jego ówczesnym zleceniodawcom? Spodobały się, ale nie do końca weszły w życie, gdyż autorem reformy monetarnej w Rzeczpospolitej
z początku, z lat 20. XVI wieku, był sam król Zygmunt I Stary. Tak? On okazuje się takim safandułą nie był, jak go przedstawiają historycy, i doskonale znał się na pieniądzu. W związku z tym tak naprawdę to on kierował tą reformą w oparciu o swoje doświadczenia, ale także miał pomocnika, między innymi Jostę Decjusza. To był taki drugi Kopernik, który zajmował się kwestiami monetarnymi, i on przedstawił podobną propozycję co Kopernik, no różniącą się tam trochę w szczegółach. Zresztą Kopernik z nim polemizował na różnych zjazdach oraz w dokumentach formalnych. Niemniej autorem reformy jest król Zygmunt I Stary i to jemu zawdzięczamy złotówkę tak naprawdę, jeszcze pra złotego, bo król Zygmunt wprowadził właśnie 1 złoty jako pieniądz obrachunkowy. Ten 1 złoty był równy 30 groszom srebrnym i te srebrne grosze były tą jednostką monetarną funkcjonującą w obiegu w całej Rzeczpospolitej. Wojtek, powiedz jeszcze na koniec, czego ciekawego możemy się dowiedzieć o Koperniku, o monecie, o jego rozważaniach z twojej książki? Na pewno wiele ciekawostek starałem się tam zawrzeć. Trochę odbrązowić postać Kopernika, ale pokazuje nie tylko w tej, ale w tych innych książkach jak gdyby te inne zajęcia, którymi się parał. Bo no, był ekonomistą, to nie ulega dyskusji. Był też lekarzem, i to znanym bardzo lekarzem, który leczył najważniejsze osoby w księstwie. No, był obrońcą miasta, chociaż na murach nie stał z mieczem w ręku i nie walczył z krzyżakami, tylko kierował obroną. Był też doskonałym administratorem, co wynika chociażby z zapisów lokacji łanów opuszczonych. A więc tych zajęć miał sporo. Nie zawsze one są należycie eksponowane. Był autorem też kilku map naszych terenów. No, one gdzieś przepadły w mrokach historii, ale też ciekawy wątek jego działalności. No i tak jak mówię, no tutaj nie będę opowiadał książki, zachęcam do lektury, ale też i do poznawania Kopernika. No oczywiście najwięcej apetytów na informacje mają ci, którzy chcą się dowiedzieć coś na temat romansu Kopernika z Anną Schilling, ale tu muszę od razu zawieść ich nadzieję. Nie ma wielu dokumentów, które by przybliżały ten wątek z jego życiorysu. Raczej opieramy się na spekulacjach, domysłach niż na konkretnych danych. Nie wiemy, kim była do końca Anna Schilling, jaka była jej rola w życiu Kopernika, ale na pewno ten wątek romantyczny jest tutaj ciekawy, chociaż no, trudno zaspokoić ciekawość w tym zakresie. A nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Wojciech Szalkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Olsztynie i autor publikacji oraz książek o Mikołaju Koperniku, w tym najnowszej publikacji pod tytułem Rozważania Mikołaja Kopernika o spodlonej monecie, do której lektury serdecznie zapraszamy. Piotr Harasim, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.